Witam i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu, tym razem ze statystyki opisowej, a dokładnie z wszechstronnej analizy struktury chciałam Wam pokazać miary pozycyjne, a dokładnie jedną, jaką jest decyl pierwszy. Decyle generalnie są to miary, które dzielą całą zbiorowość, która tu akurat w tym przykładzie wynosi 80 jednostek, na części dziesiąte, czyli możemy się dowiedzieć, co jest o pierwszych 8 obserwacjach, 16, 24, aż do 72 i 80. Decyl pierwszy powie nam o pierwszej jakby pierwszych 10% całej zbiorowości, czyli o w tym momencie 8 jednostkach naszego badania. Jeżeli mamy dane w postaci przedziałów, gdzie mamy zarówno wymieniony początek przedziału, jak i koniec przedziału i wiemy, że na przykład liczb w przedziale od 30 do 37 mamy 9, to w tym momencie mamy dane w postaci, jak mówiłam, przedziałów z określoną liczebnością. Potrzebujemy mieć do policzenia decyla pierwszego tak zwaną liczebność kumulowaną. Ona jest generalnie oznakowana różnie, ale można ją wpisać jako NI kum, jako kumulowany skrót i ona powstaje w ten sposób, że do bieżącej liczebności tej początkowej dodajemy co chwilę kolejne liczebności te indywidualne. Wynik 15 wziął się z tego, że do poprzedniej wartości kumulowanej dodaję liczebność bieżącą i mam 15. Gdy do 15 dodam 19, mam 34. 34 plus 13 mam 47 i tak dalej. Na końcu muszę mieć liczebność całkowitą zgodną z liczebnością całej kolumny NI. Ósemka jako jeśli jedna dziesiąta do policzenia mamy decyl pierwszy, czyli jakby miary dotyczącą tutaj w jednej dziesiątej całej zbiorowości, nie to my musimy na początek w naszym szeregu kumulowanym znaleźć, że decyl pierwszy zawiera się w nasza ósemka jako jedna dziesiąta szukanej zbiorowości. Liczebność takiego przedziału wynosi 9. Tutaj w szóstce, czyli można powiedzieć, że w przedziale od 30 do 37 mamy 9 jednostek. Jest to dla nas wskazówka. I teraz tak, decyl pierwszy, jeśli chodzi o wzór, on może wydawać się 30 do 37, ale wszystko liczebność takiego przedziału wynosi x0d1, czyli można powiedzieć, że w przedziale od, czyli początek przedziału do 37 mamy 9 jednostek, ale przedziału, gdzie zawiera się decyl pierwszy. Jeśli chodzi o wzór, on może wydawać się dość skomplikowany, 7, ale 30 wszystko po kolei do 37, a więc początkiem przedziału będzie 30. N przez początek przedziału, tak jak tutaj to mamy N, to jest nasza liczba obserwacji, ale przedziału, badania, gdzie zawiera się decyl pierwszy, czyli decyl 80, pierwszy zawiera czyli się będzie 80, przez 10, będzie 30 do 37, którą szukaliśmy, a więc początkiem przedziału będzie 30. Gdzie ona się zawiera po raz N pierwszy. Przez 10, ten cały zapis to N, tutaj, to jest nasza liczba jest suma obserwacji liczebności, w badaniu, ale dla przedziału wcześniejszego. 80, czyli będzie 80 przedział przez 10 decyla będzie pierwszego. 8, jeżeli czyli w tym przedziale zawiera się decyl w kolumnie kumulowanej, tu jest jego liczebność, gdzie ona się indywidualna, to jest liczebność ten cały kumulowana. Zapis tutaj, my do to jest suma liczebności, liczebność ale dla przedziału wcześniejszego, czyli 6, niż przedział ND1, N, za, jeżeli w tym przedziale zawiera się decyl, znaczy oznakowujemy, że jest jego liczebność indywidualna, to jest liczebność kumulowana. Jak już mówiłam, my to do obliczeń 9, potrzebujemy liczebność brakujący kumulowaną ostatni dla element działu wcześniejszego, czyli 6. Jest to rozpiętość przedziału, w którym zawiera się decyl pierwszy. Tutaj liczymy, jeżeli oznakowujemy, że jest to liczebność przedziału cela pierwszego do 37, jak już mówiłam, jest to, to rozpiętość 9, takiego przedziału a brakujący ostatni element HD1, jest to różnica między koniec przedziału i rozpiętość przedziału, w którym zawiera się decyl pierwszy. Jeżeli wszystko sobie popostawiamy pierwszy odpowiednio, zgodnie z tym, co ja o 30, mamy wynik do 37, obliczenia, to rozpiętość takiego przedziału, wiadomo, trzeba 7, trzymać się kolejności jest działań, różnica i między musimy taki wynik minus zinterpretować. Początek.
zinterpretować, czyli napisać, że 10% badanych przedsiębiorstw, które w tym zadanku mamy wynik obliczenia, czyli te 8 pierwszych wiadomo przedsiębiorstw się kolejności ma dochód mniejszy lub równy, czyli musimy maksymalnie ten wynik, który otrzymaliśmy, interpretować, czyli mówimy 10% zbiorowości, 10% badanych przedsiębiorstw, które akurat w tym zadanku byśmy sobie analizowali, równo, to jest szablonowa interpretacja, miliona złotych. Ma dochód mniejszy lub równy, czyli maksymalnie wszystko, jest ten wynik, który otrzymaliśmy. Pamiętając, czyli mówimy 10% zbiorowości, oznacza to tyle, że pozostałe 90% cechę, czyli badanych przedsiębiorstw, mniejszy ma lub ten równo, dochód, to jest szablonowa interpretacja, miliona złotych. Zawsze musimy zinterpretować wszystko, co jest ja kończyłam omawianie tego zadania, oznaczało i chciałam na nim pokazać wam, jak 90% w przypadku przedziału można wyznaczyć wartość większy lub pierwszego. Jeżeli potrzebujecie się kontaktować ze mną, możecie pisać od razu na maila. Ja kończyłam omawianie tego zadania, oznaczało, czyli chciałam na nim pokazać wam, jak na pewno w przypadku przedziału można wyznaczyć. Jeśli chodzi o zadania na YouTube, macie wszystko przygotowane. Jeżeli potrzebujecie się kontaktować ze mną, każda możecie pisać od razu na maila zadania. Każdy film jest omówiony, kto będzie zawierał. Także jeżeli macie pytania do tych filmów, zadawajcie pytania w komentarzach. Jeśli chodzi o zadania na YouTube, no to macie wszystko przygotowane w formie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie te filmy. Każdy film jest tak, żeby omówiony, jak najwięcej osób będzie mogło sprawnie przygotować się do swoich zaliczeń. Także jeżeli macie pytania do tych filmów, zadawajcie pytania w komentarzach. Jeżeli potrzebujecie, no to naturalnie komentujcie te filmy, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie te filmy znajomym, tak żeby jak najwięcej osób mogło sprawnie przygotować się do swoich zaliczeń i egzaminów. Pozdrawiam i zapraszam do nauki.